misję wróżby. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I tutaj urząd promowałby się na jednym niwie jako młodzieżowa, no tak, kwestia tego zakupu gadżetów, tak? To właśnie o te gadżety, te długopisy i tak dalej, no to tylko to możemy gadżety ewentualnie spróbować to połączyć z naszą promocją jakąś, żeby tutaj nie... 50 z napisem. No to ile chcemy tych koszulek, nie? Ale to młodzieżowa rada miejska, tak? Czy tak, 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 jest? Tak, aha, dobra. Czyli mamy około 700 zł mniej więcej, 6. Tak będzie. To nawet... A logo macie? Nie. To może... A to już za późno. Dobra. Mogliście konkurs na logo młodzieżowej rady sobie zrobić. Zawsze jeszcze to. Następne to było stanowisko na Dni Miasta, to już tutaj załóżmy, że my to zorganizujemy, dobrze? Żeby już tu nie wliczać. To tylko te gadżety. Gadżety to tak jak mówię, to będziemy zamawiać w gminie, to zamówimy też dla Was. Może w ten sposób, będzie taniej dla Was, tak? No i na te cukierki tam też. Cukierki na dzień dziecka. Ale to rozumiem, że chodzi o w ogóle słodycze, tak? Tak, ogólnie. Ogólnie. Ile wychodzi osób? Też są dzieci. Mniej więcej? Ile wychodzi osób? No właśnie. U nas jest 600 osób. No to już koło 1000 będzie. Po 100 coś jest w jednym gimnazjum i 300 w drugim gimnazjum minus 1000. To dzisiaj 800 sztuk musicie liczyć mniej więcej. 800? Dzieci 800. Dzieci 800. Czy batoniki, czy czekolady, czy cukierki, jak to widzicie? Cukierki są najtańsze. Ale będziemy im dawać po jednym cukierku? No właśnie. Będzie wyglądać. Ja też na początku pomyślałam, że tak zróbmy może taką paczkę właśnie, na przykład no, sok i baton na przykład. Nie, oj, przestańcie. To już wiecie, jaka kwota wyjdzie. Bo nam, że przy tym, że dla dziecka coś zrobi 1 czerwca chcieli. Tak, bo my byśmy chcieli zrobić od siebie. Ale ja powiem coś, słuchajcie, w planach bibliotekarzy z powiatu wieruszyckiego, będziemy dopiero o tym rozmawiać 11 lutego, jest wystawienie przedstawienia dla dzieci i młodzieży z Wieruszowa, no i z okolic. Taki jest plan, żeby dorośli się przebrali, występowali, tutaj zaprosimy do współpracy oczywiście urząd i radnych. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. Dodatkowo tutaj pani Kasia Miś też robi jakieś przedstawienie, tak, na którym robimy też. Tak, i mieliśmy połączyć to przedstawienie razem i zrobić taki mini festyn. I być może wtedy na tym festynie moglibyście w tych koszulkach rozdawać. Pani Miś robi też projekt właśnie z tego mikrograntu o DJ-ie. Także będzie miała 3 przedstawienia. I wtedy, żeby każde dziecko dostało. Dobra, czyli co, zaangażujecie się w tą? To musimy jeszcze, ale to my jeszcze musimy mieć dojazd, żeby te lody to się, tak wiadomo, to my się, akwaparku wam się należy i wypięcie 15 radnych z panią przewodniczącą i z wiceprzewodniczącą. A może, mam pomysł nie, tak, a gdybyśmy połączyli wyjazd do akwaparku ze zwiedzeniem Sejmu? Chcielibyście? Tak. Tak, to Warszawa. I jakiś akwapark tam. Ja myślę, że tutaj mamy zaprzyjaźnionych posłów, żeby była jasność, z różnych opcji. Myślę, że oni są otwarci, zresztą wcześniej takie propozycje od tych panów, bo to akurat panowie są badały, także możemy... I taka wycieczka będzie dla Was zorganizowana. I wtedy byśmy to dla Was zorganizowali, tak połączone właśnie, po to, żebyście mogli sobie Sejm zwiedzić, tam się dowiedzieć czegoś ciekawego i później się tam zrelaksować po ciężkim trudach zwiedzania Sejmu. Na koniec McDonald's. Ktoś tam podliczał będzie? 8 tysięcy festiwal koloru. A ja mam takie pytanie, można do jakiegoś wydarzenia znaleźć sponsora i chociaż trochę odciążyć te koszty? Można, ale to jest inicjatywa po waszej stronie. Tak, po naszej stronie, ale jeżeli byłby jakiś sponsor, który trochę by tam pieniędzy dał, to nie ma problemu. Można zawsze. Tylko prośbę mam, żeby wtedy skomunikować tą osobę z nami, tak? Dobrze, żebyśmy formalnie to po prostu do Państwa załatwili, tak? Bo ta osoba pewnie zapłaci za coś po prostu, nie? I musimy to, żeby to miało ręce i nogi. Tak. Nożnej też 1000. Koszulki 700. Konkurs literacki 800. Tak.
I tutaj mam jeszcze te słodycze na Dzień Dziecka. Jeszcze mam do Was prośbę na następną sesję. A odnośnie tego punktu, bo przyjęliście tutaj działania i my w lutym na sesji tutaj Rada Miejska będzie Wasz wniosek zatwierdzać w jakimś kształcie finansowym. Ja bym chciała, żebyście na następnej sesji już przygotowali się przez ten miesiąc, żeby wskazać mniej więcej terminy realizacji tych zadań. Nie, jak chcecie ten festiwal, to kiedy byście chcieli, żeby to było, tak? To tylko trzeba przegłosować wniosek z kwotą konkretną. Poddam teraz pod głosowanie wniosek do Rady Miejskiej w Wieruszowie o uwzględnienie z rezerwy budżetowej środków finansowych na 20 tysięcy złotych. Kto z radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przystępujemy do kolejnego. Nie opiniują pozytywnie. Propozycję kalendarza imprez gminy Wieruszów 2016. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Że ktoś z Was na przykład ma propozycję zorganizowania czegoś w ramach na przykład WDK-u albo biblioteki, to wtedy trzeba na piśmie w tym momencie złożyć taką propozycję, tak? Rzeczową wymianę poglądów i za bardzo dobrą współpracę dotychczasową. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Wami. Tak. Natomiast jeżeli ja mógłbym coś zaproponować Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to mam przed sobą coś takiego jak kalendarz świąt nietypowych. I chciałbym Szanownej Radzie zaproponować, żebyśmy razem przeżywali ten kalendarz świąt nietypowych. Nawiązuję tutaj do wydarzenia, które miało miejsce w bibliotece, a mianowicie spędzaliście noc w bibliotece. Tak, Panie Przewodniczący? Tak. Natomiast przypomnę, że 26 lutego jest dzień spania w miejscach publicznych. Możemy spać w Sejmie, dokładnie. Możemy spać. Którego dzisiaj mamy? Piątego, kochani. Więc piątego dzisiaj mamy Światowy Dzień Nutelli. Na przykład. Światowy Dzień Nutelli. Natomiast jest oczywiście Międzynarodowy Dzień Pizzy i tak dalej. Natomiast nie jest to do końca, że tak powiem, szalony kalendarz, ponieważ oprócz tych takich dni, że tak powiem, odjechanych, są też takie dni jak na przykład Dzień Dzieci z Rakiem, tak? Albo Dzień Nowotworu, Dzień Chorych na Autyzm i tak dalej. Przypomnę, że my z Panią Burmistrz w tamtym roku też jak gdyby obchodziliśmy, tak? Ten Dzień Chorych na Autyzm, jak gdyby razem z Wami, manifestując to niebieskim kolorem, niebieskimi racami. Z innego miejsca niż biblioteka, to może zapraszam. Śpiwory przynosimy, robimy popcorn czy cokolwiek, czy pizzę zamawiamy. Coś ciekawego, jakiś warsztaty w tym czasie wymyślimy, żebyśmy się nie nudzili? Zapraszam, pewnie, że tak, jak najbardziej. No, mieli jakieś pomysły na te dni, to my chętnie się zaangażujemy w jakiejś formie. Jest też Dzień Sapera, tak? Proszę bardzo. Zapewne jeszcze raz. Może tak. Nie, bo to będzie niebezpieczne. Słuchajcie, jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Chętnie bym Was ściągnął na Podzamcze i chętnie bym się z Wami sfotografował i chętnie bym zawalczył z Wami znowuż o Dworzec i o Wieżę Ciśnień, żeby wreszcie PKP tak, się obudziło. Bardzo. Dworzec, bo ja ostatnio Dworzec broniłam. Bardzo dobrze. A ja cały czas też bronię i cały czas też wysyłam i może... Na taka propozycja, żebyście pomyśleli, bo jak będziecie chcieli się w jakiś sposób tam pokazać, to jak najbardziej będziemy Wam pomagać w tym, nie? Oczywiście, że tak. Ja też sobie tak myślałem, żeby dni miasta cały czas się rozwijały, tak? No czyli nie by było, żeby ożyły ulice. To jest jak gdyby moim marzeniem na dni miasta, że ludzie, którzy zmierzają na dni miasta, żeby przechodzili gdzieś obok jakichś stoich z wydarzeń i tak dalej. Gdybyście mieli jakiś pomysł, byłoby świetnie. Taki pochód byłam kiedyś na Dziatwie i tam to prawda teatry były, szliśmy Piotrkowską i po prostu byliśmy poprzebierani, były takie ogromne ptaki zrobione, wszyscy nieśli na kijach, śpiewaliśmy, wykrzykiwaliśmy. Coś jak w Brazylii. Tak, dziewczyny były poprzebierane za Pippi Langstrom, a chłopacy za piratów i wyglądaliśmy komicznie i było w ogóle wszyscy, byliśmy tak kolorowi, byliśmy tak głośni i jakby coś takiego zrobić w Wieruszowie. Dziękujemy bardzo.